No, jestem po obejrzeniu filmu Gandhi Richarda Attenborough z 1982 roku pod tytułem Gandhi w roli głównej Ben Kingsley, Hindus, z pochodzenia Hindus, chyba z urodzenia Anglik. Film dostał z 1982 roku, jest film dostał 8 Oscarów w 1983, między innymi właśnie Ben Kingsley za główną tytułową rolę. Kim był Mahatma Gandhi? No to chyba, no pytanie w ogóle, no nie wiem, czy je nawet zadawać, bo to każdy powinien wiedzieć, jak trochę zna historii, a przynajmniej powinien się orientować. A jak się nie orientuje, no to po prostu, no cóż, no niech zje hamburgera, popije Coca-Colą, zapali jointa i niech się wyluzuje, albo tam nie wiem, co tam zrobi, no. Co tam robią Amerykanie w takich chwilach, jak nic nie wiedzą. No, wyluzowują się, no. Kto, jaki zdrowy organizm będzie przejmował się wiedzą, więc ten. No nie każdy musi wiedzieć, kto to jest Gandhi, nie każdy musi umieć czytać i pisać. No, niektórzy nie mają takich potrzeb. Nie mają takich potrzeb w życiu, a żyje im się całkiem dobrze. Sprawują jakieś też urzędy, są politykami i wszystko wiedzą najlepiej. No tak, bo Mahatma Gandhi był przede wszystkim politykiem, który właśnie doprowadził do tego, że Indie stały się niepodległe i jednocześnie Pakistan też stał się niepodległy. Bo w Indiach mieszkają Hindusi, wyznania, czyli ten ludność, nie wiem, ludność indyjska wyznania hinduistycznego, a w Pakistanie mieszka ludność indyjska wyznania islamskiego. No, taka jest, ale to oni są chyba rodowo, to jest ta sama grupa narodowościowa. No Mahatma znany jest z tego, co Mahatma robił to, o czym mówił Chrystus. Tak, czyli na to, na wszelki opór, na wszelką przemoc odpowiadał brakiem oporu i przyzwoleniem na przemoc. To taka wyjątkowa postawa. No, nawet ja nie pamiętam, czy w ogóle w przeszłości, przed Gandhi był taki człowiek, który to stosował. No oczywiście Jezus, ale to są przekazy ewangeliczne. No nie ma źródeł historycznych na to, że Jezus Chrystus rzeczywiście istniał. To są tylko przekaz ewangeliczny, mówiący tylko o nauce. Prawdopodobnie taka była postawa Chrystusa. Postawa chrześcijan taka nie jest i nigdy nie była. To należy podkreślić, że nie ma takich przypadków, żeby chrześcijanie w taki sposób postępowali, jak mówił Chrystus. I no, tym bardziej w ogóle już mówiąc o tym, no, o klerze, o księżach, biskupach i arcybiskupach. No to byli zupełnie. No może jeszcze święty Franciszek, tak? Jak sobie przypomnimy, to może święty Franciszek właśnie nie stosował oporu. No, święta Klara, no oczywiście też tutaj mogłaby wchodzić. To, no trochę tych świętych może by tam, można by się tam znalazło, ale na pewno żaden z papieży. Ani showman John Paul II, czyli Karol Wojtyła, absolutnie. No to nie jest tego typu postawa, to żeby nie reagować oporem. To jest zupełnie co innego. Zresztą oglądając ten film widziałem dużą hipokryzję właśnie tych tak zwanego tam chrześcijan, czy tam protestantów, znaczy katolików, czy protestantów, bo tutaj w zasadzie ten, no, oni przykładali rękę do tego, że te wszystkie narodowości, które były uciskane przez Anglików, no to po prostu oni się w to wpisywali, zarówno kościół katolicki, jak i kościoły protestanckie. One to w tym jawnie uczestniczyły i to była ich teologia, że ludność kolorowa, ludność tubylcza jest gorsza, stoi niżej, że nimi można handlować, popierali niewolnictwo. Zresztą każdy chyba, no, nie wiem, może większość słyszała o traktacie Tordesillas z 1499, jak papież podzielił świat między Hiszpanią i Portugalią, no, i powiedział, że to jest wasze, no to tam ci ludzie, którzy żyją, to są zwierzęta, że możecie robić z nimi co chcecie, łupcie, zdobywajcie. No w imię Boga, tak? No to już nie mówiąc już o tych wyprawach krzyżowych, to tam makabryczne tam rzeczy. Chodziło o tam wyprawach krzyżowych, tylko chodziło o łupienie, bogacenie się. No typowo takie jak Germanie kiedyś tam postępowały, Germanie najeżdżali inne ziemie, typowo takie łupieszcze czy Normanowie.
czy wikingowie na tych statkach się zapuszczali. Tak samo takie były te wyprawy krzyżowe, były wyprawami typowo łupieszczymi, które dostały tam sakrum z tego, czy Watykanu chyba jeszcze nie było, z Rzymu. Dostały sakrum z Rzymu i po prostu ten dzicz jechała i rabowała, tak to można to określić. No pierwsza wyprawa krzyżowa, to jak przyjechali ta dzicz cała ta germańska, bo to Germanie, to Germanie organizowali wyprawy krzyżowe. Frankowie to są Germanami, nie ma żadnych tych wątpliwości. To jest chyba to są jasne, to wyprawy były głównie, miały charakter germański, bo czy to byli Fryzowie, Niderlandczycy, czy to byli, nie wiem, Sasi, czy Anglowie, czy tam Normanowie. No to wszystko to się wywodziło z Germanów i to Germanie zorganizowali wyprawy krzyżowe. Nie słyszałem, żeby jakoś zakon włoski jakiś, czy był? Nie przypominam sobie. No, krzyżacy to Niemcy. Templariusze to Frankowie. Joannici to też bardziej Frankowie. To raczej Galowie to w tym, Hiszpanie w tym nie uczestniczyli. Dopiero później 1453 rok, jak robili rekonkwistę, to wtedy to wtedy też przy okazji wygonili Żydów z Hiszpanii. Więc właśnie tutaj od razu tak zobaczyłem, że właśnie, bo to Gandhi, postawa Gandhiego to jest, od razu mi się wiąże z tym, co jest napisane w Ewangeliach o tym, co głosił Chrystus. Właśnie o tym, o niestawianiu oporu przemocy wszelkiemu temu uciskowi. I właśnie ta faryzejska, może dwulicowa, janusowa postawa właśnie tych księży, papieża, biskupów i tej całej reszty, którzy do tej pory żyją w fałszu, do tej pory głoszą kłamstwo, są zakłamani, postępują w sposób zakłamany, cały czas to dalej szerzą. No w ogóle to oni tylko głoszą i tam pouczają innych, natomiast ich postawa to jest, no to pożal się, Panie Boże, no to jest to hipokryzja w czystej postaci, no to wziąć byle pierwszego, lepszego biskupa i pod mikroskopem go można zobaczyć, czy on w ogóle jest chrześcijaninem. To, że ktoś głosi chrześcijaństwo i powtarza to, co mówił Chrystus, to nie znaczy, że jest chrześcijaninem. No to w ogóle to każdy może to głosić takie poglądy i je powtarzać, ale to nie chodzi o to, że czy nawet wyznawać ten światopogląd w sensie intelektualnym, tak? To nie jest bycie chrześcijaninem. Bardziej bliski właśnie postawy chrześcijańskiej był Gandhi, a nie tam jacyś germańscy rycerze krzyżowi z tymi krzyżami na płaszczach. No tak, ale tutaj właśnie ten cały czas jak oglądałem ten film właśnie i patrzę na tego Gandhiego, to zastanawiałem się, czy to u niego było takie autentyczne, czy on po prostu miał taką postawę, żeby mu bili brawo, że on jest taki pokorny, skromny. Dlaczego on tak w ogóle robi? Dlaczego tak postępował? Skąd była jego taka motywacja? Czy on po prostu taką wierzył w to, do końca się godził? Czy po prostu miał z tego profit pod tytułem tego, że ma uznanie wśród rodaków, wśród ludzi na całym świecie? To było takie ciekawe, że może chodziło o to, że to, co on... No tam jak podejmował głodówkę, to później to wszyscy Hindusi na to zwracali uwagę, tak jak gdyby był takim, no nie wiem, listkiem uwagi. I dlatego może czuł się może gwiazdą właśnie, czy nie robił po to, żeby czuć się jako gwiazda. To jest takie zastanawiające w tym filmie. Takie, no, może dlatego, że tak było w scenariuszu, może dlatego, że Attenborough tak sobie to wymyślił, przedstawił w tym filmie i dla mnie to takie było trochę tak nie do końca jednoznaczne w tym filmie. No, znaczy pewne te zachowania, oczywiście na samym początku to WRPA tutaj, to nieposłuszeństwo, czy to tak, to wyglądało na zachowanie jak najbardziej autentyczne i prawdziwe. Natomiast później to tak już takiego odczucia do końca tak nie miałem. No z pewnością, jeżeli mało w tym filmie jest w ogóle o tym, o źródłach światopoglądowych Gandhiego. To tak jak on by sobie to wszystko sam wymyślił i to realizował.
A to tak nie było. Nie wiem, tak jak nie znam biografii Gandhiego, na kim on się wzorował, co czytał, ale chyba Budda, tak? To myślę, nie, może teksty jeszcze jakieś hinduistyczne też go jakoś tam inspirowały, bo no, ten wątek nie został w ogóle absolutnie pociągnięty, bo hinduista, czy tam nawet ten występuje jakiś tam pastor chrześcijański w tym filmie, no to czy islamista, no to są tak. Te postacie wyglądają to tak typowo organizacyjnie, tak, że oni mają tabliczkę z napisem tam hinduista, chrześcijanin i muzułmanin, ale dlatego się nie czuję, że to są, no, są jeszcze poprzebierani właśnie jeszcze w ten, mają kostiumy ponakładane, żeby oni byli. Ja myślę, że że właśnie u Gandhiego to wszystko brało się z jego głębokiego życia wewnętrznego, ta postawa. Ze zrozumienia czegoś, ale tego nie, to w filmie nie jest pokazane. Tego w filmie nie ma. I to jest moim zdaniem wada tego filmu. Oczywiście film jest bardzo dobry, ja go nie neguję, tego filmu. On jak najbardziej to jest film, który godny jest polecenia i oglądania i jego należy go obejrzeć, bo to jest klasyka kina. Ale właśnie zabrakło tego, że pokazanie źródeł duchowych postawy politycznej Gandhiego. No oczywiście jest tam mowa o tym celibacie, że tutaj on z tą żoną nie współżyje, bo to jest znane, te głodówki, ale właśnie nie ma na powiedzenie dlaczego, skąd ten celibat się wziął u Gandhiego, tak? Dlaczego w ten sposób postępował, o co to chodziło? No tutaj chodziło o to, że powinien opowiedzieć samorozwój, bo tak, bo Gandhi wierzył w to, że jeżeli on nie stosuje przemocy, to jako człowiek, nie tylko jako polityk, to on też, to jest, następuje jego rozwój duchowy, tak, że on gdzieś posuwa się gdzieś dalej w tym swoim rozwoju duchowym i dlatego to robił. No tak się zastanawiam może, dlaczego Attenborough tego nie zrobił, bo może Attenborough to dla niego religia czy duchowość, to bardziej to on tego może nie czuł, tak, że dla niego ten protestantyzm, tak, że on tam Anglikiem był, protestantyzm to jakaś tam no, kościół, to jakieś zachowania, ale żadne przeżycia wewnętrzne, tak, że może dlatego ten wątek nie został w tym filmie rozwinięty. No a reszta bardzo fajnie tych rzeczy pokazana, Indie, jak wyglądają, tutaj czy slumsy, czy budynki, czy ludzie, jak ci pracują. Też jakieś, nie znam tak historii tego, co tam Anglicy robili w Indiach, ale no, na pewno to byli wyzyskiwacze, no to przecież to byli pasutenta, no, jak oni się tam zainstalowali, to tylko eksploatowali ten kraj. No oczywiście pobudowali tam koleje. Też to mnie zdziwiło w tym filmie, że żołnierze to nie byli Anglicy, to byli Hindusi. Właśnie służący dla Anglików. To takie było dla mnie mocno, mocno zaskakujące. No też jak sobie pomyślę o tym, jak ja bym zareagował w takich sytuacjach, gdzie był Gandhi. No przecież przyjechali jacyś kurcze przybysze za dalekiego morza, przybłędy tak naprawdę, którzy tutaj powinni być jedynie gośćmi. A oni tutaj rządzą całą społecznościami, całymi Indiami, cywilizacją starszą, dużo, dużo starszą od cywilizacji germańskiej, no czyli angielskiej, tak, bo to Germanie są dużo, dużo starsze i z większymi zasługami, jakimiś tam rozwinięciami, bo głębszą kulturą, szerszą. No i to tutaj. To, żeby nie zareagować złością i przyjąć to, jakie jest, no dla mnie to było niewiarygodne, bo w polskiej historii to jest zawsze tak, że Polacy na przykład takie obywatelskie nieposłuszeństwo w Polsce z XIX wieku, no jest nie do pomyślenia, żeby wszystkie te powstania mają charakter zbrojny. No jak nawet się prześledzi literaturę polską tego okresu XIX, no to wszędzie tam bucha nienawiść, złość, frustracja. No to przecież jak wziąć tego, przecież czy dziadów, tego Konrada całego, no to tam jest to jeden wielki frustrat. Tam nie ma nic pozytywnego, cały czas jest jakieś cierpienie, tego typu rzeczy. I taka postawa cały czas jakiegoś rewanżyzmu, tak, jak tam
w Reducie Ordana, jak Mickiewicz pisze o carze, że to złodziej, tak, i bandyta. No, czyli tam wszystkie takie negatywne uczucia, w ogóle jest wylew tych negatywnych uczuć w tej polskiej literaturze w stosunku do Rosjan, no ale i też do Niemców, tak, cały czas to żywienie się tą nienawiścią pod podsycanie tej nienawiści w narodzie, no bo to cały czas na tym bazuje, no to jest, ta nienawiść jest do tej pory, cały czas jest do ogniska nienawiści cały czas jest dokładane, wszelkie te Katynie, znaczy robienie ten Katynia, no to Katyń to ludobójstwo i od razu tam osądzanie Rosjan, znaczy nawet Rosjan tych, którzy żyją, a nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co tam się stało, bo to był 1940 rok, czyli jakieś 80 lat temu, czy nie, no nie wiem, jakiś tam NKWD-sta musiałby mieć 18-19 lat, czy tam 20, żeby brać udział w tych mordach, więc no to jest trochę tak, że zrzucanie teraz, szukanie odpowiedzialności po stronie żyjących Rosjan za czyny, których oni nawet nie mieli wpływu na to, że one się wydarzyły, nie? No to tak jak ja urodziłem się po 68 roku, a teraz Czesi by odgrywali się na mnie, chcieliby, żebym ja ponosił odpowiedzialność za rok 68, za praską wiosnę, za te 72, które się tam pojawiły z Polski na rozkaz Jaruzelskiego, jak mi jeszcze nawet na świecie nie było, no to jest jakiś absurd. No ale tak to niestety to działa, tak to u nas, że cały czas to takie, cały czas to jak gdyby ten ból, cierpienie, to wszystko jest po to, no, czy przypominanie o Powstaniu Warszawskim, no wszystko jest po to robione, żeby nakręcać tą spiralę tej negatywności i w końcu, żeby doprowadzać do takiej tłumionej w środku nienawiści, no to są wszystko, to jest chora ideologia, bo tutaj nie ma żadnego przebaczenia, a tym bardziej w ogóle, no ale pytanie, no nawet jak to znaczy, co ja mam przebaczać, tak, no, komu mam przebaczać, no za co mam przebaczać, no. Jak to była historia innych ludzi, zupełnie w innych warunkach i no to zupełnie było coś innego, no to jest jakieś wariactwo, tak, i mówienie gdzieś tutaj, no to jest bezsens, zupełny bezsens, tak, że po prostu to były zdarzenia innych ludzi, inni ludzie w tym uczestniczyli, a nie ja, no ja nie mam z tym nic wspólnego, tak, ani jako ofiara, ani jako sprawca, ani jako tam zbrodniarz, tak, bo ani nie ponoszę odpowiedzialności, ani nie szukam zadośćuczynienia za to, co tam miało miejsce. Chociaż Żydzi szukają zadośćuczynienia za Holokaust, bo to nie wiem, uważają chyba, że to im się to stało, a nie ich tam przodkom. No to, no, ale jest jak jest. Film, tak, film jeszcze warto z tego względu obejrzeć, że on właśnie pokazuje w ładny sposób Indie. Są fajnie tak przedstawione. No trudno jest tak naprawdę w ciągu taką postać zobrazować w ciągu, nie wiem, tam 3 godzin i jeszcze historię Indii w to włączyć i pokazać jeszcze do tego jakąś strukturę społeczno-polityczną, uwarunkowania, historię. No nie jest to łatwe, jakieś takie zadanie w takim filmie, w takiej pigułce. No to jest trudne. Ale myślę, że że film z powodzeniem chyba to zrealizował. Myślę, że w lepszym stopniu. Są tam właśnie, tak jak powiedziałem, że tutaj nie ma tego podwalin duchowości Gandhiego i to jest słabością filmu, ale reszta, wszystko jest, poza tym wszystko w tym filmie gra i jest okej. Więc zachęcam do obejrzenia.